Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Organizacja ochrony osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zadania poszczególnych pracowników ochrony przemieszczających się samochodową kolumną ochronną są zróżnicowane i zależą od funkcji, jaką pełnią w zespole ochronnym. Obszar odpowiedzialności pracowników ochrony powinien być ściśle określony. Samochody używane do ochrony osobistej nie są pojazdami uprzywilejowanymi, a poruszanie się nimi wymaga bezwzględnego stosowania przepisów ruchu drogowego. Kierowcy samochodów kolumny ochronnej powinni być w pełni przeszkolonymi członkami grupy ochronnej. Nieprzeszkolony lub źle przeszkolony kierowca nie jest w stanie skutecznie reagować na zaistniałe zagrożenia. Może więc nie tylko wykonać zadanie nieprawidłowo, lecz także narazić na niebezpieczeństwo osobę chronioną oraz pracowników ją zabezpieczających. Oto niezbędne umiejętności kierowcy samochodowej kolumny ochronnej. Posługiwanie się różnego rodzaju bronią, znajomość mechaniki samochodowej i napraw awaryjnych, co pozwala na szybkie rozpoznanie i ewentualne naprawienie niewielkiej awarii samochodu w czasie przejazdu oraz dokonanie ogólnej oceny stanu technicznego samochodu. Znajomość taktyki ochrony bezpośredniej, aby zastąpić agentów ochrony bezpośredniej. Zasada wymienności. Posługiwanie się środkami łączności. Kierowca samochodowej kolumny ochronnej powinien ukończyć stosowny kurs z zakresu taktyki ochronnego prowadzenia pojazdów oraz poznać zasady bezpiecznej ewakuacji, postępowania w sytuacji kolizji drogowej, techniki taranowania, omijania, zawracania, hamowania awaryjnego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.